Szczęść Boże, dobry wieczór lub dzień dobry, to 69. przegląd tradycjonalistyczny, Piotr Błaszkowski i Kamil Tymczak. Witamy Państwa serdecznie po raz kolejny na Chrobrym Szlaku w cotygodniowym przeglądzie. Tym razem i duża objętość, i dużo wiadomości, więc zaczynamy. A zaczniemy, Szanowni Państwo, od Francji. Nie od Saint-Nicolas du Chardonnay jak poprzednio, ale od wizyty redaktora Christianitas, czyli Pawła Milcarka, na tamtejszym indulcie na Facebooku zamieścił relację z mszy świętej u świętego Rocha w Paryżu, dając taki wpis. Dzisiaj na mszy u świętego Rocha mamy długi rodzinny u tego świętego trydent. Potężny kościół wypełniony po brzegi, czytania od razu po francusku, kazanie z wielkiej ambony ze świetnie widocznym księdzem, solidne głównie epistole a propos przedpościa. Ministrantów kilkunastu z jednym naprawdę malutkim, kilkunastoosobowy chór i organista dają czadu nie tylko z chorałem liturgicznym w typie klasycznym soles meńskim, ale z bardzo zróżnicowaną polifonią od baroku wielkich organistów po Poulenca. Przepiękna modlitwa świętego Franciszka po przeistoczeniu. Śpiewaliśmy z chórem Media Vita, to przy czym ponoć kiedyś ludzie mdleli. A na koniec chór, francuski tekst do chorału Bacha. A my oczywiście Alma Redemptoris. Dużo ludzi do komunii. Widzę, że tu się bardziej koncentrują na tym, o co chodzi, niż na tym, kto gdzie usiądzie i tym podobne. Oczywiście dla wszystkich teksty liturgii i śpiewów zmieszczone zgrabnie na jednej karce plus zachęta do wzięcia książeczek przygotowanych przez zakonników z La Grasse z myślą o przeżywaniu drogi do Wielkanocy. Pas de reproche. Uzupełnijmy, że na tym indulcie panie zbierają kolektę, co świadczy o jakimś już nowusowym wpływie pod tytułem dowartościowanie kobiet. Tak, proszę Państwa, redaktor Emil Calek zawitał również, a może przede wszystkim do Bibliothèque des Souhaures w Paryżu. No wiadomo, jak wiadomo, on zapowiedział wydanie książki dotyczącej komisji która zmieniała ryt nasz, mszy świętej, i zamieścił takie ciekawostki soborowe. I tutaj czytamy, dzisiaj w Souhaures, ciekawostka wywołująca, nie wiem, śmiech czy gniew. W wydanych w 2009 roku przez Louvain, to wydawnictwo tamtejsze, notatkach soborowych biskupa Willebransa, to jedna z figur sekretariatu do spraw popierania jedności chrześcijan, trafiłem na miejsce, gdzie autor notuje w końcówce soboru rozmowę z wysłannikami cerkwi moskiewskiej. Oto archimandryta Juveni sygnalizuje, że pojawiające się wśród ojców próby negatywnej akcji przeciw komunizmowi nie mają się dobrze z jego obecnością na soborze jako oficjalnego obserwatora. Tyle u Willebransa. Teraz podmiot śmiechu lub gniewu. Uczony redaktor wydania informuje nas w 2009 roku, że to jasne, co jest jasne, że Jewgeni i Barowoj musieli być wzburzeni próbą potępienia komunistów, gdyż otrzymali wizę od władz ZSRR. Tak, to jasne, jasne, że minęły dziesiątki lat, a uczony z Louvain nie wie, że dwaj delegaci cerkwi to po prostu wykonywali zadanie służbowe jako ludzie KGB. Być może naprawdę trzęśli się z gniewu, ze strachu lub gniewu, ale to też robi w ramach wywierania wpływu na swoich rozmówców, szukających wówczas dialogu z marksizmem. I dodajmy, zadanie wykonali. Komentujemy, aż niewygodnie, jacy przedstawiciele Kościoła Soborowego byli głupi i naiwni, albo po prostu udawali nieświadomych. No i jeszcze inne ciekawostki w temacie braku potępienia komunizmu. Czytamy. I jeszcze jeden ciekawy drobiazg soborowych notatek Willebransa dotyczący słynnego, w każdym razie ciekawego epizodu z ostatniej chwili tworzenia deklaracji o wolności religijnej. Był to moment, w którym biskupi polscy odegrali niezwykle pozytywną rolę w ortodoksyjnym doprecyzowaniu tego niezbyt jasnego dokumentu. Willebrans robi notatkę ze spotkania z Wojtyłą i Wyszyńskim. Z tego powodu opóźniono druk ostatniej wersji schematu. Pisze to, co wiemy skądinąd, że Polacy wsparci przez Pawła VI, wytupali zmianę z legimum na justum. W ten sposób
uzyskując kryterium moralne w ograniczeniu wolności religijnych, a nie tylko jurydyczno-cywilne. Jednak poza tym Willem Brandt sygnalizuje, że były też inne postulaty polskie, ale tych nie przyjęto. Na to okazuje się, że Wyszyński chciał w deklaracji wstępu odróżniającego zachodnie pojęcie prawa od marksistowskiej koncepcji prawa. Na to się nie zgodzono, uznając po cichu, że Wyszyński operuje starymi kategoriami. U Willebrandsa notatka dość sucha, rzeczowa. Za to wydawca sygnalizuje, że według innej relacji ekipa redaktorów dokumentów, to był De Smet, miała niezbyt dobre wrażenie po tym spotkaniu, czyli zapewne odebrali Polaków jako tych, co nic nie rozumieją z wielkich spraw. No, komentujemy przy całym modernizmie kardynała Wojtyło i umiarkowanym modernizmie Wyszyńskiego, jednak realizm życia w realnym socjalizmie trzymał ich w prawdzie, czym był komunizm. Gorzej z purpurotami na Zachodzie, zwłaszcza w Europie i Ameryce Południowej. Wracamy w międzyczasie do kraju, ale pozostajemy w temacie Pawła Milcarka. Drugie pokolenie tradycji, czyli ja, które czyta zawsze wierni, nie wie, że dla pierwszego pokolenia tradycji, czyli w pierwszej dekadzie XXI wieku... Czyli ja, tak? Tak. Duże intelektualne znaczenie miał periodyk Christianitas istniejący do tej pory, a mamy już 25. rocznicę tej niewątpliwie ciekawej inicjatywy konserwatywnego, tradycyjnego katolicyzmu, nie dającego się wypchnąć z mainstreamu opcji indultowej i ratzingerowej przy silnym wpływie monastycyzmu benedyktyńskiego, zresztą tego samego, które arcybiskup Lefebvre pomagał zorganizować. Tu mamy na myśli apostola Dom Gerarda Calveta z klasztoru Le Barreau, mówiąc pół żartem, swego czasu intelektualne zaplecze poznańskiego indultu markojurkowego. Jak było na początku, czytamy na profilu facebookowym Christianitas. W tym roku minie 25 lat od opublikowania pierwszego numeru Christianitas. Czas więc na wspomnieć część pierwszą, pisze Paweł Milcarek. Kto wymyślił Christianitas? Było nas trzech, w każdym myśl powstawała w innym momencie i bez udziału innych, ale można rzecz, donieśliśmy te myśli do momentu, gdy się spotkaliśmy. Niech będzie, że byłem pierwszy. W roku 88 zarejestrowałem przecież tytuł Christianitas, tak jak rejestrowało się wówczas tytuł czasopisma. Miał to być jednak periodyk raczej filozoficzny, poświęcony prezentowaniu łacińskiej tradycji filozofii chrześcijańskiej. Zatem zarejestrowałem tytuł dla nieco innego pomysłu. Jednak po kilku latach, gdy porządkowaliśmy sprawy formalne pismo, okazało się, że tytuł Christianitas jest zajęty. Był to właśnie ślad moich przygotowań sprzed lat. Pomysł czasopisma o znacznie szerszym zakresie nosił w duszy Marek Jurek, wówczas członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jego pomysł też miał tytuł Christianitas. Marek miał pomysł nie tylko na tytuł, ale również na grono osób, które mogłyby stale pisać. Z kolei w pomyśle na to, o czym mielibyśmy by pisać, było dużo z inspiracji pochodzącej z książki Dom Gerarda Calveta Jutro chrześcijaństwa. To w tym kierunku mieliśmy w praktyce pójść, a wspomniana książka ukazała się zresztą jako jeden z pierwszych tomów Białej Biblioteki Christianitas. Kto był trzeci? Trzeci był ten, kto faktycznie uruchomił proces wytworzenia pisma. Bogusław Kiernicki, wówczas prezes Klubu Książki Katolickiej i wydawnictwa Aquilon. Jesienią 1997 roku Bogdan zwołał zebranie, które odbyło się pod Warszawą w domu naszego wspólnego przyjaciela, który zresztą był potem przez ponad 10 lat głównym patronem pisma. Na wniosek Kiernickiego obecni wskazali mnie jako na potencjalnego redaktora naczelnego. Przyjąłem to zadanie, rozpocząłem przygotowania, ale szły one powoli. Wymyśliłem sobie, że już w pierwszym numerze wystąpimy z otwartą przyłbicą, przedstawiając się razem z naszym przywiązaniem do starej liturgii rzymskiej. To oznaczało przygotowanie obszernego dossier o wiośnie tradycji łacińskiej. Ponadto sądziłem, że w pierwszym numerze trzeba pokazać katechizm Jana Pawła II jako nasz punkt odniesienia w dziedzinie doktryny i uczyniłem to drugim mocnym punktem numeru. Zarówno moje własne prace przy dossier, jak i pisanie zamówionych tekstów ciągnęło się dość długo. Gdy zaś teksty były gotowe, zaczęło się szukanie odpowiedniego wyrazu graficznego, a więc layoutu oraz konkretnych ilustracji do numeru pierwszego. Tu miałem szczęście, wśród bliskich przyjaciół z tej samej drogi duchowej znajdował się Paweł Kula, artysta fotografik z doświadczeniem tworzenia layoutu dla gazet i czasopism, autor wysoko ocenianych zdjęć. Rozumieliśmy się w lot, co nie zmieniało tego, że nasze prace, wykonywane trochę na boku zwykłych obowiązków, posuwały się wcale nie szybko. I tak, powoli, bez żadnego finansowania, oczywiście też bez siedziby innych takich drobiazgów, doszliśmy nareszcie do naszego celu. Przedostatnie prace wykonywaliśmy w trakcie wakacyjnego pobytu rodzin
Milcarków i Kulów w benedyktyńskim opactwie Matki Bożej w Font Gombloux w lecie 99 roku. We wrześniu zaś numer, od razu podwójny, obszerny tom, wylądował u wydawcy. Możliwe, że Bogdan zdążył już zwątpić, czy z pomysłu cokolwiek wyjdzie, ale gdy zajrzał do naszej przesyłki, wszystkie marzenia o piśmie natychmiast odżyły. Teraz ja stałem się niecierpliwy, ale druk pisma odbył się sprawnie. Pamiętam, do dziś przechowuję w pamięci w moment, gdy w październiku 1999 Bogdan Kiernicki znalazł mnie w sali, tutaj prowadziłem zajęcia dla studentów, i na korytarzu wręczył mi pierwszy egzemplarz. Bogdan promieniował radością, którą czuło się też w uścisku dłoni. Wystartowaliśmy. Tak, proszę Państwa, to się zgadza. To warto pamiętać, że taka inicjatywa no, była kiedyś bardzo duża, teraz bardziej no, jest no, taka poboczna trochę. Ja zachowałem sobie takie kanoniczne Christianitas o katolickości, na przykład Władcy Pierścieni, Johna Tolkiena czy o pasji Mela Gibsona. Może kiedyś zrobimy recenzję. No i teraz, proszę Państwa, teorie spiskowe a la traci. W styczniu na amerykańskim Kapitolu odprawiono mszę świętą w rycie tradycyjnym. O tym wydarzeniu odcięła się archidiecezja Waszyngtonu, to podajemy za PH24. Jak podaje jej rzecznik, kuria biskupia nie udzieliła bynajmniej żadnej zgody na tą celebrację, bo też i o zgodę nikt nie występował. W Waszyngtonie są trzy miejsca, w których można w zgodzie z tradycjonalną kustodą odprawić mszę tradycyjną. Kapitol do nich nie należy. No i teraz badamy sprawę. Na stronach Rorate Celi i Pilar Media czytamy: serdecznie dziękuję speakerowi Mike'owi Johnsonowi. Przypominamy, że to jest ten sam, który na komisji senackiej grillował szefa FBI za wsparcie dla tego aktu kultu, który w dużym stopniu symbolizuje uznanie, jakie konserwatyści w Izbie okazali tradycyjnym katolikom po niedawnych aktach przesłuchań. Pierwotnie msza miała odbyć się w prywatnej jadalni spikera izby, ale na krótko przed jej rozpoczęciem w południe 23 stycznia została przeniesiona do większego miejsca. Na początku mszy znajdowały się tam tylko miejsca stojące. Msza święta przypada, to jest w rocznicę po 23 stycznia 2023, kiedy biuro terenowe FBI Richmond, Virginia wydało notatkę zatytułowaną, cytuję, zainteresowanie brutalnymi ekstremistami o motywacji rasowej lub etnicznej w radykalno-tradycjonalistycznej ideologii katolickiej prawie na pewno stwarza nowe możliwości łagodzenia skutków. To był taki dokument wewnętrzny FBI, na podstawie którego w każdym biurze lokalnym w Stanach można było wznieść dochodzenie, czyli po prostu wysłać kapusi na taką penetrację środowiska. No i teraz przed mszą, teraz już 23 stycznia 2024, speaker Izby Reprezentantów Mike Johnson, który sam jest praktykującym baptystą z południa, rozmawiał z dziennikarzem The Pillar o notatce z Richmond i jego ciągłych obawach związanych z podejściem FBI do wolności religijnej. Cytujemy. Dziennikarz zadaje pytanie. Czy rok po notatce FBI z Richmond na temat radykalnych, tradycjonalistycznych katolików FBI w zadowalający sposób wyjaśniło się, w jaki sposób notatka została napisana? Odpowiada Johnson. Nie byłem usatysfakcjonowany. Oczywiście sugerowali, że to było odosobnione wydarzenie i dopiero początkowo powiedzieli, że ogranicza się ono tylko do biura terenowego w Richmond i ich obszaru działalności. Ale wiemy, że na pewnym poziomie w sprawę zaangażowane były co najmniej dwa inne biura. I to jest koniec cytatu. No, przypominamy, że ta notatka FBI powstała z inspiracji żydowskiego donosu właśnie takiej pewnej lewicowej organizacji. No i teraz my pytamy, dlaczego msza święta na Kapitolu w oficjalnym środku władzy? No, chodzi o Bożą protekcję przed Deep States, czyli ciemnym państwem, tymi ciemnymi siłami. I co jest w tym piękne, że pewnie pocztą pantoflową rozeszła się informacja o mszy wśród kongresmenów i aparatu pomocniczego tego Imperium Morskiego. No i teraz możemy dać upust naszej fantazji na temat tradycji spiskowej teorii.
No, ale mam jeszcze, jakby dodatkowo otrzymaliśmy informację, że podobno kandydat republikanów na prezydenta Donald Trump odniósł się do tego do tej inwigilacji katolików, pytając retorycznie, czego od nich chcecie. Także msza święta jak najbardziej w ośrodku władzy jest konieczna. Była konieczna. No, swego rodzaju piękne wydarzenie, że w centrum tego państwa ufundowanego na fundamencie masońskim, co tu się będziemy samoograniczać, no jest po prostu, dzieją się takie piękne rzeczy, można by powiedzieć. O tak. Proszę Państwa, idziemy dalej, wracamy znowuż do kraju. Na kanał Andegawenum powrócił profesor Marcin Karas, co jako pokorni miłośnicy filozofii nie możemy nie zauważyć. Pamiętamy pana profesora, jak brutalnie zderzył wyznawane systemy filozoficzne przez Piusa XII i Jana XXIII. Obecne wykłady to jaka historia filozofii rozważania warsztatowe oraz rola i znaczenie kosmologii realistycznej dla filozofii. Pierwszy to rozważanie warsztatowe, które jeśli są słabe, prowadzą na manowce filozofii. Ten drugi to fantastyczne rozważania o filozofii racjonalnej, której porzucenie spowodowało rewolucję nie tylko w myśleniu, ale w życiu społecznym. Z ciekawostek Mikołaj Kopernik jako późny scholastyk wykształcony na Akademii Krakowskiej tylko zmodyfikował arystotelizm, co było jak najbardziej uprawnione w tym systemie, pozostając na mocnym gruncie tomistycznym. Polecamy do obejrzenia. Nie bać się słowa filozofia, bo każdy człowiek, pytając o istotę bytu, czyli kim ja jestem, jest filozofem. Dokładnie. I teraz w temacie, proszę Państwa, przenosimy się do Rzymu w temacie Franciszek. Temat Franciszek, sam w sobie głęboki, szeroki. Otóż Franciszek udzielił wywiadu znanej włoskiej gazecie La Stampa. Jednym z głównych jego tematów są kontrowersje związane z deklaracją Fiducia Supplicans de Casteli Nauki Wiary, gdzie powiedział między innymi, cytujemy, że stopniowo wszyscy się utwierdzą w duchu deklaracji Fiducia Supplicans. Czytaj, utwierdzą się w herezji. I nie odmówił sobie przyjemności, by nie wypowiedzieć swojego ulubionego epitetu, czyli ideologia. Tym razem dostało się biskupom z Afryki, którzy są według Franciszka, cytuję, małą grupą ideologiczną. Komentujemy, drogi Franciszku, nie mała i nie ideologiczna, tylko katolicka. No dokładnie. No i chyba nadzieja tylko w katolickiej Afryce, że tam jeszcze rewolucja nie zrobiła postępów, aczkolwiek różni neokolonizatorzy się bardzo starają. To musimy odnotować. Wiadomości indultowe. W Olsztynie ksiądz Grzegorz Śniadek z Instytutu Dobrego Pasterza wyszedł na ulicę, jak między innymi informuje na profilu Bractwo Przedmurza Olsztyn. Kolejny olsztyński męski różaniec za nami. Zgromadziliśmy się pod olsztyńską wysoką bramą przed obrazem Immaculata Mater Pacis, aby publicznie modlić się na różańcu w intencji wynagradzającej Maryi Panny. Nie obyło się bez smutnej konstatacji. Wciąż brakuje zastępów katolików świeckich i duchownych na tym publicznym nabożeństwie. Gdzie są te wszystkie wspólnoty świeckich, wszystkie wspólnoty mężczyzn czy mężczyźni, świeccy katolicy, którzy odważnie i publicznie razem z nami zaświadczą swój katolicyzm, czy się ich doczekamy? Wszystkich niezdecydowanych zapraszamy za miesiąc. Dziękujemy za obecność rycerzom świętego Jana Pawła II. Święty Archanieli Michale, prowadź nas. Rzeczywiście mamy apostazję, ale męski różaniec to potęga, obserwując jak ruch rozwija się w Irlandii. W Olsztynie, sądząc ze zdjęć, frekwencja 16-20 osób, ale wielkie rzeczy zaczynają się w samotności i opuszczeniu. I jeszcze coś ekstra, zdjęcie z mszy solennej z 4 lutego w Sztokholmie, w kościele Chrystusa Króla. Jak pisze nasz korespondent ze Szwecji, ten wysoki kapłan to Mark Kunkel, jedyny kapłan chodzący od 10 lat w sutannie, także kapelan katedralny i więzienny. Nawrócił Persów, Arabów i innych, a sam konwertował z protestantyzmu. Jego komentarz, taką moc mają odważni kapłani w sutannach.
Codzienna msza trydencka w kościele maronitów, bo tylko tam mu pozwolono, bo to ich prywatny kościół. Trzy razy w tygodniu robi adorację po mszy świętej, sam przebiera się w komrze i adoruje z nami w ciszy w ławce 20-30 minut, zależy od dnia. No pięknie, proszę Państwa. Szwedzi, jak widać, Szwedzi potrafią też. Tak, proszę Państwa, i kto by pomyślił, w samym sercu tego takiego społeczeństwa, no pozytywny szok, pozytywny szok. No proszę Państwa, teraz wiadomości muzyczne we Wrocławiu w kolegiacie Świętego Krzyża i Świętego Bartłomieja. W niedzielę pięćdziesiątnicy zostanie, bo to jeszcze nagrywamy przed, bo to 11 lutego będzie, zostanie odprawiona msza święta trydencka z piękną oprawą muzyczną, części stałych i zmiennych. I na koniec, to trzeba zauważyć, ordinarium Missa Ave Regina Celorum de Palestina. I wykonanie to będzie Schola Gregoriana Vartiviensis Lumen de Lumine. No więc mamy też bogato i na gruncie muzycznym, a tymczasem wiadomości kapliczno-garażowe na koniec. O, aż mi się kartka wypięła z notatek z wrażenia. Zaczynamy od malutkiej Estonii z jej mikroskopijną wspólnotą. Nominalnie około 7 tysięcy wszystkich katolików. Podzielono jeszcze na kościół posoborowy i kościół tradycji. I mamy wizualizację budowanego tam nowego kościoła Bractwa, pierwszego nowego kościoła katolickiego od czasów reformacji. Obraz dolny, jak będzie wyglądał, a na górze stan na dzisiaj. Z Wielkiego Państwa, z Wielkiej Bazyliki mamy info, że już jest transmitowana na żywo co tydzień msza święta w niedzielę o 8:30 Central Standard Time, czyli środkowy zachód Stanów Zjednoczonych. Ta strefa czasowa polskiego czasu 15:30. Można oglądać kanał Immaculata na YouTubie. I pozostając w Stanach, tonsury nie tylko w Europie, ale też w amerykańskim seminarium San Thomas Aquinas w Dilwyn w Virginii w święto oczyszczenia Matki Bożej biskup Bernard Feley udzielił stroju duchownego 19 seminarzystom, 17 Amerykanów, jeden Kanadyjczyk i jeden z Republiki Południowej Afryki i udzielił tonsury 23 klerykom, z których jeden Brazylijczyk, a reszta to Amerykanie. I mamy już pierwsze informacje o rekolekcjach wielkopostnych, na przykład w Suwałkach 23-25 lutego rekolekcje w Suwałkach wygłosi ksiądz Karol Sztelin. Tematem rekolekcji jest hasło Wojców w wierze daj wytrwanie. Podczas rekolekcji będzie można przystąpić do rycerstwa niepokalanej tradycyjnej obserwancji. Ja tu dodam, że tydzień wcześniej, czyli to jest, drodzy Państwo, 16-18, te same rekolekcje w Zgierzu. Jeszcze inne też się pokazują, no ale to wystarczy śledzić stronę Bractwa. No to teraz już wiadomości pielgrzymkowe. Tutaj środowisko indultowe szykuje się do pielgrzymki 16-17 lutego na Jasną Górze. To jest taka 17. ogólnopolna pielgrzymka wiernej tradycji łacińskiej, czyli Tradi Claro Montana 2024. Natomiast wspomniana już przez nas kaplica w Suwałkach już anonsuje pielgrzymkę do Matki Boskiej Studzienicznej, która odbędzie się 3 maja i w zasadzie na tym można by poprzestać, poza tym, że już mamy w przyszłym tygodniu, czy też w tym tygodniu, jak Państwo obejrzą, Wielki Post, środę Popielcową. No właśnie, o tym warto pamiętać. Przypomnijmy może w tradycyjnej dyscyplinie postnej wyglądało to tak, która oczywiście no nie jest teraz obowiązkiem, patrząc jurydycznie przynajmniej, ją ściśle zachowywać, no ale ja uważam, że no to w miarę możliwości, jeśli jesteśmy katolikami tradycji, to nie tylko częściowo, ale przyjmujemy całość, jakby starą dyscyplinę również, to pamiętajmy, że w piątek
O, coś mnie wyciszyło. Nie wiem, ile mnie nie było słychać. No, 30 sekund może. No to ja może zacznę jeszcze raz i... Znowu nie ma. Nie ma. Co jest u diabła ciężkiego? Teraz jest dobrze, teraz jest. No, Teraz jest. właśnie coś mi tu muszę uważać. Dobra, to jeszcze raz i od tego wątku wielkopostnego będzie najprościej. No właśnie, pamiętajmy, że Wielki Post się zaczyna. Tutaj może warto przypomnieć tą dawną dyscyplinę postną, która nas w tym momencie co prawda nie obowiązuje, przynajmniej patrząc od takiej strony jurydycznej. No natomiast jeśli jesteśmy katolikami tradycji, wiadomo, możemy stosować te różne wytrychy, które nam daje kodeks prawa kanonicznego, ten nowy z 83, ale no, to ja bym się zastanowił osobiście, czy warto, no żebyśmy, wiadomo, czasem są sytuacje podbramkowe, że się nie da tej stałej dyscypliny w jakiś sposób utrzymać, ale żebyśmy nie popadli w taką mentalność żydowską trochę, czyli sobie łączymy starą liturgię z nową dyscypliną i tak sobie kombinujemy. No ale żeby oczywiście to pod grzechem raczej nie obowiązuje, ale tak no to pod rozwagę pamiętajmy, że od poniedziałku do czwartku w Wielkim Poście według tradycyjnej dyscypliny był post ilościowy, czyli prawda, można było jeść mięso, ale jeden posiłek do syta, dwa takie skromniejsze. Piątek i jeśli dobrze pamiętam nawet sobota to był post już ścisły, czyli i ilościowy, i abstynencja od mięsa. To tak trochę jako ciekawostkę, ale wiem, że są wierni, którzy tak pilnują tej dyscypliny. To jest oczywiście chwalebne. Natomiast oczywiście, żeby nie było, no nowego kodeksu jeszcze nikt nie zniósł. Czekamy na ten moment z utęsknieniem. Dokładnie. I żeby nie było tak, że w naszej umiłowanej ojczyźnie tylko schizmatycy kontynuują stare, stare chrześcijańskie posty. Wiadomo, że to gdzieś były wspólne dla nas wszystkich. No cóż, i chyba to już mamy tutaj tematy wszystkie omówione. Czyli żegnamy się z Państwem. Do Tak. zobaczenia z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem dziękuję za uwagę. Prosimy o łapki w górę, subskrypcje, komentarze, wsparcie kanału. No i do zobaczenia za tydzień.